jest jeden z niewielu soków, który jest przygotowany dobrze, mikroklimat i po prostu jest śnieg. Dobrze, co tu jazdzi, a tu mi boli ochutnąć strawu, wyborne pierogi tu mają. I piękne kobiety macie. Dość śnieżyło delikatnie, więc to taka dodatkowa aura jeszcze białego puchu wokoło na Sylwestra, super. Od kilku lat możemy zaobserwować w Polsce coraz więcej ofert dla amatorów białego szaleństwa. Spośród sportów zimowych oczywiście najpopularniejsze jest narciarstwo. I to właśnie dla narciarzy i snowboardzistów powstaje coraz więcej nowych miejsc do szusowania. Jednym z nich jest kurort Dwie Doliny Muszyna Wierchomla. Znajduje się on w malowniczym zakątku Beskidu Sądeckiego, około 20 km na południe od Muszyny i 30 od Krynicy Zdroju, w kierunku Piwnicznej Zdroju. Tutejsza stacja narciarska jako jedyna w Polsce infrastrukturą łączy dwie doliny, Dolinę Szczawnika oraz Wierchomli. Na narciarzy i snowboardzistów czeka tutaj 11 wyciągów obsługujących 12 km tras. Stacja narciarska Dwie Doliny Muszyna Wierchomla posiada w swojej strukturze trasy zielone i niebieskie, czyli trasy łatwe. Jesteśmy bardzo rodzinną stacją. Głównie swoją ofertę kierujemy właśnie do rodzin. Mamy dla narciarzy najmłodszych przygotowaną specjalną ofertę, po to, żeby rodzice mogli sobie odpocząć. Można zostawić dziecko od 5 roku życia w przedszkolu narciarskim, gdzie dziecko przez 5 godzin jest pod profesjonalną opieką instruktora, uczy się jeździć na nartach, a w przerwie odpoczywa i je ciepły posiłek. Nie tylko infrastruktura jest przystosowana głównie do rodzin z dziećmi. Kilkaset metrów od wyciągów znajduje się również trzygwiazdkowy hotel o nazwie Dwie Doliny Muszyna Wierchomla Ski & Spa Resort. Obiekt oferuje 500 miejsc noclegowych. Przyjeżdżając do Wierchomli, oferujemy w pakiecie tak naprawdę wszystko, czyli poza noclegiem, wyżywieniem, możliwością korzystania z nart, również przechowanie sprzętu, wypożyczalnie sprzętu narciarskiego, szkołę narciarską i tutaj po nartach jakby zaplecze dodatkowe, tak? Czyli jeszcze atrakcje dodatkowe w hotelu, są to na przykład kuligi organizowane dla dzieci czy dla dorosłych, zajęcia przedszkolne dla dzieciaków, więc ta oferta jest kompleksowa dla rodzin, zarówno z dziećmi, jak i osób, które przybywają tutaj indywidualnie, same korzystając z nart. Oprócz miejsc noclegowych, obiekt oferuje całą gamę atrakcji, z których możemy korzystać po powrocie ze stoku. Na strudzonych całodziennym szusowaniem czeka basen, jacuzzi oraz sauny. Można również skorzystać z różnorodnych zabiegów w specjalnie przygotowanym dziale spa. Nowością w sezonie zimowym 2011-2012 są skitrajki, przydatne dla amatorów białego szaleństwa, którzy jednak nie chcą przeciążać stawów kolanowych. Są to trzy narty połączone taką konstrukcją wyglądającą jak rower czy hulajnoga. Bardzo fajny sprzęt, bardzo fajna zabawa, dedykowany dla narciarzy i snowboardzistów, jak osoby, które zaczynają na nartach jeździć. Dedykowany również osobom po kontuzjach kolan, po kontuzjach stawów biodrowych. No i na koniec warto wspomnieć o cenach. Te są umiarkowane i uzależnione od sezonu. Na przykład za dwugodzinny karnet narciarski musimy zapłacić 15 zł, całodniowy 80, zaś 7-dniowy 350. Dla klientów Dwie Doliny Muszyna Wierchomla, którzy wykupili 7-dniowy pobyt w hotelu, skipasy są za darmo. Ceny za pokój w hotelu zaczynają się od 180 zł za pokój dwuosobowy w sezonie niskim, czyli od kwietnia do końca listopada. W sezonie wysokim, zaczynającym się wraz ze świętami Bożego Narodzenia, za ten sam pokój zapłacimy 260 zł. W cenę wliczone są śniadania. Dzieci do 4 roku życia pobyt i wyżywienie mają gratis. Hotel oferuje również wiele pakietów pobytu, gdzie cena za dobę w przeliczeniu kalkuluje się znacznie taniej. Warto więc śledzić oferty specjalne na stronie internetowej www.wierchomla.com.pl. Tam też dzięki kamerom internetowym sprawdzimy aktualne warunki na stokach.